Bon szewicy, okres pierestrojki. No i święta grekokatolickie, prawosławne, no widzicie państwo, u nich się zbiegła, ale przecież grekokatolicy, a prawosławni, no to oni się różnią, to dość, no bo wiadomo, że grekokatolicy wierzą w papieża, a prawosławni skąd? Że nawet tego Jana Pawła to oni nie chcieli wpuścić do Rosji, to przecież był dramat, cały dramat całego jego życia. Że do Rosji nie chcieli wpuścić. Ale jeżeli tak popatrzeć już nie w kwestii ideologicznej, a w praktycznej, czy religia była jakąś konkurencyjną wiarą dla właśnie? Religia była jedyną konkurencyjną wiarą, ponieważ jeszcze procesy modernizacji objęły tylko najwyższe warstwy społeczeństwa rosyjskiego. Ludzi z wyższym wykształceniem było niewielu. To jest sprawa 3-4% w skali imperium. I właściwie tylko oni podlegali tam. Bo oczywiście wokół nich się grupowali inni ludzie za inteligentów w Rosji. Ta inteligencja uznano no w zasadzie nie kryterium wykształcenia, a kryterium środowiska i kryterium stosunku do, jakby to nie było nazwać archaicznej carskiej autokracji. Więc po prostu religia była spoiwem łączącym naród z monarchią, a trzeba było się pozbyć starego spoiwa, trzeba było je zniszczyć, budując nowe społeczeństwo. Jak przebiegało to zniszczenie? Więc zniszczenie przebiegało etapami. Zaczęło się od razu po przewrocie październikowym, kiedy był wydany dekret o ziemi. Dekret o ziemi to było pozbawienie kościoła jego bazy, bo cała ziemia kościelna przechodziła na skarb państwa. Następnie był dekret o szkole, który oddzielał szkołę od państwa. Czyli, jak to się teraz mówi, wrogi rozdział kościoła i państwa. Czyli kościołowi zabroniono jakiejkolwiek działalności poza słowem głoszonym za Bogiem. Czyli Imperium Rosyjskim Kościół odgrywał ważną rolę także w edukacji. Odgrywał bardzo ważną rolę w edukacji. Wprawdzie gimnazja były państwowe, ale było też szereg gimnazjów przy monasterach i prowadzonych przez Kościół. I w gimnazjach państwowych, jak weźmiemy świadectwa z tamtych czasów, na pierwszym miejscu znajdowała się ocena z religii. To rzeczywiście jest interesujące. Dekret o ziemi. Czy ta ziemia stanowiła źródło główne utrzymania kościoła prawosławnego? Ponieważ jeszcze Rosja była jeszcze krajem przedindustrialnym, to się dopiero industrializacja na dużą skalę dopiero się zaczynała, więc ziemia była podstawowym środkiem utrzymania kościoła. Mówił pan o dekrecie właśnie o ziemi, mówił pan o dekrecie o szkole. To są kwestie prawne, a jak doprowadzono do fizycznego zniszczenia? Jeżeli się kwestie prawne egzekwuje z całą mocą posiadanego już aparatu i prowadzi się to rygorystycznie, no to Kościół nagle zostaje pozbawiony wszystkiego, co miał, nawet budynków, ponieważ budynki znajdujące się na ziemi też stawały się własnością państwa. To była jeszcze dość skomplikowana sytuacja, ponieważ wszelkie fundacje carskie były własnością dynastii. I teraz, a cała, wszystko co było własnością dynastii zostało skonfiskowane, więc klasztory utrzymywały się praktycznie wyłącznie z ziemi. Parafie w znacznym stopniu też, prawdzie tam państwo wspomagało duchowieństwo, były tam niewielkie pensje dla duchownych, ale parafie żyły głównie z posiadanej ziemi. A ilu duchownych fizycznie zlikwidowano? No, 40 tysiącach. Tego się nie policzy. To są takie cyfry szacunkowe. Być może było nieco mniej, a być może było nawet dwukrotnie więcej. I teraz jakie są etapy? Więc najpierw te dekrety. Temu sprzeciwił się Kościół. Patriarcha Tichon potępił wszystkich ludzi, którzy razem z władzą bolszewicką kierują się przeciwko Kościołowi. Ale rezultatem tego potępienia było jego internowanie. Następnie minęły 3 lata władzy radzieckiej, zaczął się głód na najurodzajniejszych ziemiach Rosji i Ukrainy. Skąd się wziął ten głód? Po prostu z obciążeń, których nakładano na chłopów. Chłopi nie byli w stanie obciążeń na rzecz państwa realizować. Czyli to jest ten pierwszy głód jeszcze przed głodem lat 32-33. To jest głód lat 21-23. Pierwszy wielki głód.
był niepoliczony ofiar, więc nie wiemy, jak go, jak można porównać z głodem późniejszym. Głód późniejszy był bardziej... egzekwowanie było jeszcze bardziej systematyczne, po prostu to umożliwiał aparat, a tu są na razie początki. No tak, ale w przypadku drugiego głodu też te liczby podawane są bardzo, bardzo różne. Od, też co się podaje, od 2 milionów do 7 milionów. No właśnie. No bo po prostu ubytek ludności, tak. Granica 7 milionów, ale to też niełatwo, bo niełatwo obliczyć z powodu zafałszowań spisek. Więc trudno tutaj się wypowiadać. W każdym razie pierwszy głód był wykorzystany po to, żeby zniszczyć, przy okazji zniszczyć Kościół. Oskarżono wtedy hierarchię i monastery, że siedzą na bogactwach. I nie chcą ich dać na zwykłemu ludowi. I nakazano oddawanie wszystkiego, znaczy wyjątkiem miały być utensilia liturgiczne, ale tak naprawdę, ponieważ to było egzekwowane za pomocą oddziałów, specjalnych oddziałów Armii Czerwonej z komisarzami z zwyczajki, czyli ówczesnej bezpieki, więc to były, więc robiono po prostu zwyczajne grabieże, napady, jeżeli tam przypadkiem chłopi bronili swojej cerkwi albo klasztor, no to dochodziło do walk. O co tu chodziło? Chodziło, żeby sprowokować jak największy niepokój. Lenin wtedy się wyraził, że im więcej reakcyjnego duchowieństwa, dzięki temu da się aresztować, tym lepiej. Oni byli aresztowywani, czy też byli rozstrzeliwani? No, rozstrzeliwań wtedy jeszcze nie było z wyroków, nawet trójek. Rozstrzeliwanie było na miejscu. Na zasadzie, że grupa, która dokonuje konfiskaty kosztowności, jest opór, więc wszystkie środki są dozwolone. A chodziło o to, żeby tym bardziej prowokować ludzi, aby po prostu w ten sposób osiągnąć tym większy zamęt i tym większe zbrodnie antypaństwowe oskarżyć duchowieństwo przede wszystkim. Czyli też chodziło o zbudowanie napięcia między zwykłymi ludźmi, obywatelami, a duchownymi. I jeżeli chodzi o ten okres, no to były procesy. Procesy były w dużych ośrodkach. Takim procesem, który jest najbardziej znany, to jest proces duchowieństwa. Jeszcze wtedy Piotra Wrackiego, bo w 24 dostał Leningrad, z metropolitą Benjaminem, który został skazany na karę śmierci. Znane jest to dlatego, że dokładnie opisał to Sołżenicy. Podobny proces był w Moskwie, ale w Moskwie żadnego z biskupów nie skazano na śmierć. Jaki był kolejny etap tej walki? Potem był NEP, więc niby wszystko jakoś tam się uspokoiło, ale w tym okresie położono nacisk na tworzenie konkurencyjnego kościoła. Wiadomo, że kościół rosyjski był bardzo archaiczny i było wśród duchowieństwa i laikatu było szereg żądań przeprowadzenia reform. Różnych rzeczy one dotyczyły. No w zasadzie, no, podobnie jak potem w kościele katolickim w czasach Sobozopolskiego II, bo to było po prostu, wynikało to z potrzeb. Więc przede wszystkim otwarcie, demokratyzacja i tak dalej. Ale jeżeli wszystkich, w każdym razie ważniejszych liderów ruchu odrodzenia państwo umiało zmusić do współpracy ze sobą, to osiągnięto efekt, że stworzyli oni alternatywny kościół, alternatywną hierarchię, która z wielką gorliwością zwalczała patriarchę, hierarchię kanoniczną. Ale ja rozumiem, że to było obce ciało wewnątrz kościoła prawosławnego? To znaczy, to trudno powiedzieć obce ciało. To było po prostu ciało, ludzie, którzy chcieli zmian, hierarchia to hamowała, a teraz umożliwili to bolszewicy, więc szereg z nich, jak na przykład metropolita Wozniesieński, jeden z głównych liderów, wyrażali wdzięczność władzy radzieckiej. Po prostu, żeby łatwiej to zrozumieć, to model Paksu w Polsce chciano stworzyć coś podobnego, ale to się nie udało, ponieważ autorytet hierarchii był dużo większy, a Rosja miała tą nieszczęśliwą cechę, że właściwie mógł być autorytet lokalnych biskupów na lokalnych katedrach, ponieważ nie było patriarchy. Dopiero sobór, który zebrał się po przewrocie lutowym, czy jak będziemy mówić w historiografii rewolucji lutowej, przymusił urząd patriarchy. A patriarcha był więcej internowany przez bolszewików niż był na wolności. Jego działanie było praktycznie uniemożliwione. Natomiast większość świątyń, zwłaszcza w dużych miastach, została oddana odnowieńcom. Tak się ich nazywało.
Kult ruch odnowy po rosyjsku to jest Движение обновления. Обновление света. Tam już było kilka konkurujących, ale... Jak długo ta cerkiew przeżyła, ta cerkiew odnowy? Cerkiew odnowy przeżyła do 43 roku, kiedy wskrzeszono patriarchat, ale przeżyła na takiej samej zasadzie wegetacji, jak i cerkiew kanoniczny. Wegetacji, czyli nie rozwijania się, tak? No nie tylko powiększenia się po prostu. Zabieranie kolejnych świąt. Aresztowania kolejnych wybitnych duszpasterzy. Zawsze pod jakimś tam pretekstem kryminalnym. Czy ta cerkiew odnowy, powiedzmy, tak ją nazwijmy roboczo, czy to był pierwszy taki przejaw właśnie współpracy duchownych z władzą radziecką? To był właściwie jedyny przejaw współpracy, ale na ogromną skalę. Statystyk nie znam, ale wiem, że w Moskwie to co najmniej 80% świątyń znalazło się w rękach odnowieńców. I teraz kolejnym etapem będzie zmuszenie metropolity Cyrusza Strabrowskiego, który po śmierci patriarchy pełnił obowiązki regenta patriarchy. On nie był regentem patriarchy, ponieważ patriarcha wyznaczył trzech regentów. Wszyscy oni zostali aresztowani. I teraz to był jedyny metropolita kurialny, któremu można było powierzyć pełnienie obowiązków regenta patriarchy. I on podpisał lojalkę. To jest słynna lojalka z 27 roku, który nawet użył słów, że wszystkie troski państwa radzieckiego są naszymi troskami i zwycięstwa są naszymi zwycięstwami, porażki są naszymi porażkami. Całkowite utożsamienie się z państwem. Liczył na to, że przelicytuje odnowieńców. Rzeczywiście przelicytował odnowieńców, ponieważ odnowieńcy stracili po 27 roku poparcie. Natomiast rachuby na to, że kościołowi da się normalnie funkcjonować, się nie ziścił. Polityka ateizacyjna była prowadzona z całą mocą. Jeszcze czasy jakoś względne trwały do 1936 roku. Tylko trzeba powiedzieć, że znaczna część duchowieństwa, prawie wszyscy duszpasterze cieszący się jakimś autorytetem, nie uznali lojalki. Jakie konsekwencje ich za to spotkały? Jakie konsekwencje? Były aresztowanie wszystkich. Przejdźmy może teraz do czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Czy wtedy jakoś polityka władz w stosunku do kościoła się zmieniła, do cerkwi prawosławnej? Tak pięknie. Początkowo zmieniła się faktycznie. Żadnych postanowień nie było. Kiedy Wałęsa też mówił, że z diabłem by współpracował. I Paul Newman, ten angielski, ten cały kardynał, też, że z diabłem będzie współpracował. A powiedzieli, że no nie mają wyboru. Potężna jest rola chrześcijaństwa w społeczeństwie rosyjskim. Angielski i katolicki i wszyscy z diabłem. Zaskakujące oczywiście, ale oni ze mną współpracują. Do ogólnego spisu ludności współpracują ze mną. Tam bodajże 64% ludzi, obywateli Związku Radzieckiego, zadeklarowało się bądź wierzący. Mimo że wszyscy wiedzieli, jaka jest pozycja wszystkich kościołów. I wszyscy wiedzieli, jaką konsekwencję bądź konsekwencję. Więc to było dla władz, to było jasne. Uważa się, że jeden spis rozstrzelano wszystkich do tej pory aresztowanych biskupów, ale około 100 i było ogromne aresztowania wśród duchowieństwa. Nie da się podać, jakie to są liczby. W każdym razie aresztowano co najmniej 10 czy kilkanaście tysięcy rozstrzelanych. Podaje się, że na całym obszarze Związku Radzieckiego, tutaj licząc całą cerkwię w rękach kanonicznego kościoła i odnowieńców, w roku 43, kiedy wreszcie pozwolono na odnowiono patriarchę, to było liczba z 26 czy 8 tysięcy przed rewolucją. Z ogromną sprawą. Wydaj za mąż mnie. W zasadzie parafie wyeliminowano z jak tworzono w najlepszym wypadku kapłan
na wygania. No najlepsze wypadki. A jeżeli pan mówi o tym spisie ludności, gdzie 63% tak osób zadeklarowało, 3-4 nawet, jako niewierzące, jak ludzie wtedy reagowali na te prześladowania wobec duchownych i niszczenie też cerkwi świątyń. No tak jak można było, bo właśnie najwyżej było możliwe wtedy z opór biernych. Albo, i to w nielicznych przypadkach, odejście w podziemie. Ludzie się panicznie bali. No w przypadku Wielkiego Głodu na przykład mieliśmy do czynienia z buntami wsi wobec sytuacji. No ale to Ukraina jest jednak całkowicie inna. Rosja zawsze była biernopoddańcza i strach był. Była poddana. Strachu było niezmiernie łatwiejsze. Z Wielkiego Głodu mamy świadectwa oporu na Ukrainie. Prawie ich nie ma w Rosji. W Rosji powstania chłopskie. To powstania chłopskie na dużą skalę skończyły się z końcem lat 20. Wracając do cerkwi i okresu wojennego, kiedy ta cerkiew przestała być władzy znów przydatna? W okresie międzywojennym? Powojennym. Przestała być przydatna po śmierci Stalina. Stalina, to znaczy nie powiem, że do końca. Po prostu Stalin odtworzył patriarchę. Było 4 biskupów czynnych. Sobór zwołał, w którym uczestniczyło 20 kilku. Wszyscy byli zwolnieni z władzy. Pozwolił na w miarę swobodną działalność na szczeblu parafii. Pozwolił odbudować kilka klasztorów. Pozwolił na zbieranie pieniędzy do narodu rosyjskiego. Okazał się bardzo szczodny. Pieniądze zebrane w cerkwiach udało się stworzyć dywizjon czołgów i pułk lotniczy. Wszystko za pieniądze. Oczywiście władza nie ustępowała i nawet w tych oddziałach stworzonych za pieniądze zebrane w cerkwiach również działali policurcy, czyli a kapłanów nie było. Kapłanów, oczywiście. Kapelanów nie została przywrócona. A do czego była przydatna cerkiew po wojnie Stalina? Stalin miał ideę fix, że uda się znowu zjednoczyć prawosławie pod własnym berłem. To znaczy wyeliminować, stworzyć silną zewnętrznie, sprawiając wyobrażenie silnej cerkiew w Rosji, po to, żeby rozprawiła się z Rosją. I w ten sposób podporządkować sobie całe prawosławie. A nie było to naiwne. Czy było to naiwne? To było naiwne, ponieważ patriarcha konstantynopolitański i wtedy i dzisiaj opierał się głównie na rosyjskiej diasporze. I to jest bardzo, bardzo duża siła. Pamiętajmy, że około 5 milionów Rosjan znalazło się za granicą i w ramach patriarchatu konstantynopolitańskiego został stworzony egzarchat parafii rosyjskiej na czele z biskupem Eulogiuszem Georgijewskim, byłym biskupem chełmskim, który nieładnie się zapisał na ziemiach polskich, a potem to jest jedna z takich najciekawszych dróg duchowych w ogóle w prawosławiu. Ten tutaj, który u nas się pokazał jako nacjonalista, wręcz polakożerca we wspomnieniach Polaków, tam się okazał najbardziej odkrytym ze wszystkich biskupów prawosławnych chyba na świecie. Pod jego opieką został stworzony Instytut Świętego Sergiusza. Później mamy śmierć Stalina, to o czym pan mówił. I rozumiem, kolejne represje wobec Stalina. Kolejne represjonować? Było, ponieważ odbudowała się hierarchia, było ponad 100 biskupów, było kilkanaście monasterów, były 3 akademie duchowne. Wszystko to stopniowo zamykano, niby na żądanie samych wiernych. Oczywiście nie stosowano żadnych środków już drakońskich. Wszystko niby było robione legalnie i po cichu duchowni tracili swoje miejsca pracy, zamykano światło. Pan powiedział na żądanie wiernych, to jak to wyglądało? Tak? A to tak w rzeczywistości. Odtworzona cerkiew, każda parafia opierała się na tak zwanej cerkiewnej dwudziestce. Czyli ludzi, którzy wybierało zebranie parafialne. Ale wiadomo, jak społeczeństwo radzieckie było zinfiltrowane, więc przeważnie w tych dwudziestkach główną rolę odgrywali po prostu agenci, którzy zwracali się później o likwidację własnej parafii. No a zastraszyć ludzi, czy
zebrać kogoś mieszkającego tam, no pan nie było list parafian, więc to mogli podpisać miejscowi funkcjonariusze. Zamieszkali w rejonie, gdzie jest dana parafia. Łatwo to osiągnąć. Kościół był kierowany zarówno przez swoją własną hierarchię, która i tak była pod bacznym okiem bezpieki, jak i przez tak zwanych pełnomocników bezprawnych. Więc kim oni byli? To byli normalni urzędnicy, którzy byli w każdym Sowiecie, czyli odpowiedniku Polskiej Rady Narodowej. A też dużo się mówi o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, z KGB, z samego duchowieństwa. Czy my wiemy, jaka była skala tego? Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. To są rzeczy wstydliwe, których przy patriarze Aleksym zupełnie nie ujawniano. Zresztą jest szereg przesłanek, które wskazują na to, że sam patriarcha Aleksy nie można tego powiedzieć kategorycznie, ale bardzo dużo. Więc po prostu to było tak, że żeby pójść do seminarium, trzeba było mieć zgodę lokalnego tego pełnomocnika do sprawy. Potem taką samą zgodę trzeba było mieć na wyświęcenie, kolejną zgodę na obsadzenie parafii. Jeśli chodzi o nominację biskupie spośród mnichów, no to było całkowicie w rękach władz. Więc to po prostu byli ludzie tak dobrani, żeby byli usłużni, a poza tym czasy radzieckie, my sobie nie wyobrażamy, jak społeczeństwo, jakim strachem było sparaliżowane społeczeństwo. To prawda, rzadko sobie zdajemy sprawę, jaka była skala represji wobec... Nie mamy pojęcia. Kiedy był taki moment największej ateizacji, czyli największego zmarginalizowania Kościoła prawosławnego? Więc jeśli chodzi o uruchomienie środków, to lata 36-7-8 do wybuchu wojny. A wtedy zorganizowano, jeśli chodzi o marginalizację, zorganizowano związek wojujących bezbożników, na czele stał Emilian Jarosławski, i oni doszli do 10 milionów członków. A po wojnie, to im dalej, tym bardziej. Ta Chruszczowa była rozprawiono się z Kościołem. Natomiast potem, po prostu... Kościół stawał się czymś zupełnie na marginesie, czymś w rodzaju ministerstwa kultu. I to kultu, który po prostu nie był popierany przez coś w rodzaju rezerwatu. Tak na to można patrzeć. Oczywiście od lat 60. zaczęły się półlegalne duszpasterstwa. Czy to było związane z osłabieniem tego aparatu? Z osłabieniem represji. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, pan mówił o Związku Bezbożników. Chciałem się zapytać, jeśli chodzi o cerkwie, ponieważ tam urządzano czasem magazyny, czasem domy kultury, a czasem na przykład muzea ateizmu. Czy te muzea ateizmu nie były taką formą jednak przechowania pewnych artefaktów, pewnych obrazów? Oczywiście, że tak. I to było całe szczęście, że oni organizowali, bo w ten sposób się zachowało szereg naprawdę. To duży paradoks, prawda? Absolutny paradoks. To było eksponowane tak, żeby ośmieszyć. A dzięki temu udało się zachować. Dzięki temu się zachowały i ikony, i Udensilla, i nienaruszone wnętrza. Wracając do tych lat 60., osłabienie represji, pan mówił o odrodzającym się duszpasterstwie. To jest kilku kapłanów w skali Rosji. Czyli właściwie bardzo mało. Bardzo mało. Co my o nich wiemy? Więc tak. Był Białorusin z pochodzenia, ojciec Aleksander Dudko. Kilku mniej znanych. I potem ich uczniowie. Jeśli chodzi o uczniów, to nie powiedziałem o bardzo ważnej postaci, którą można porównać chyba z naszymi laskami, jeśli chodzi o prawosławie. To jest Archimandryta Serafim Badiuk, który odmówił wyznania Lojalki, a następnie się ukrył w Sergiejewie Posadzie i prowadził konspiracyjne duszpasterstwo o bardzo dużej skali. Nigdy nie. Do jego śmierci w 1942 roku, który nie wpadł. I wychował rzeczywiście szereg ludzi. I to jest istotne, że jedną z jego córek duchowych była matka Aleksandra. I
Bóg Aleksander Miej potem poszedł do Serafima Matiuchowa, stał się kapłanem i on stworzył najbardziej znane i najszerzej otwarte duszpasterstwo. Początkowo będąc wikarem w rozmaitych podmoskiewskich parafii. Własnej parafii dorobił się dopiero w końcu lat 80. Bo w tej nowej Diriemni, gdzie było prowadzone jego duszpasterstwo przez koniec lat 70. i całe lata 80. był tylko drugim zwierzchnikiem, czyli odpowiednikiem wikariusza. Okres pierestrojki. Okres pierestrojki to jest po prostu najpierw to jest otwarcie, kiedy władza zupełnie słabnie poszukuje jakiegoś czynnika zapobiegającego. Ono nigdy nie chaosów. Taką opinię miała cerkiew prawosławna. A przy okazji i wszystkie inne stają, wyznania i że to jest jedyna siła, która może zjednoczyć. Rzeczywiście tak pokazywały ankiety zaczynając od końca lat 80., że poparcie społeczne na poziomie 70% jest dla cerkwi prawosławnej. Z cerkwią prawosławną mogła konkurować jedynie. Ale to jest też okres danej popularności sekt. Z drugiej strony jest to okres popularności sekt, ale ja nie wiem, czy na razie, czy to doszło do... O tych sektach to się mówiło w partii, a na ile się mówiło w partii, tego nie mogę powiedzieć. W każdym razie po 91 roku już po rozpadzie sekt rosyjskiego, która się zaczęła od 88 od zgody na pozwolenie na obchodzenie tysiąclecia kształtu. Czy to była taka przełomowa, która była zupełnie przełomowa? Do tego momentu możemy liczyć, możemy mówić o wolności religijnej. Od tego momentu możemy mówić o praktycznej wolności religijnej. Natomiast o wolności formalnej to jest prawodawstwo wszystko po 91 roku. Właśnie ten rok 91 osłabia się, oczywiście widzicie Państwo, Związek Radziecki, ludzie, część ludzi zapewne traci ten obiekt swojej wiary. Czy to też nie oznaczało takiego chaosu duchowego? Bo z jednej strony mówi o odwracaniu do cerkwi. Absolutny chaos, absolutnie się z tym zgadzam. Ale mamy właśnie sekty, organizacje religijne, wiara w jakieś paranormalne zjawiska. Misjonarzy protestanckich na wielką skalę. No okazało się jednak, że pamiętam rozmowę z ojcem Aleksandrem Borysowym. Jednym z uczniów Aleksandra Mienia, teraz głównym liderem środowiska przez niego stworzonego. Dla niego to on był zaciekawiony. Jemu się wydawało, że inteligencja no to przeważnie pójdzie do kościoła katolickiego. Prosty lud do różnych sekt. Natomiast prawosławie jest ma na tyle przetrącony kręgosłup, że jakoś będzie wegetować. A okazało się, że jednak nie, że po prostu związek kulturowy z prawosławiem był tak silny, nawet ludzie zupełnie, po prostu, obecnie Rosjanin, czy co najmniej 70% Rosjan, deklaruje, jakby zapytać o wyznanie, odpowiada prawosławny. A dlaczego jesteś prawosławny? A dlatego, że jestem Rosjanin. To jest jeszcze mocniej niż w Polsce. Być może jak w Polsce w 19 wieku. Byłeś Polakiem, byłeś jednocześnie rzymskim katolikiem, choć wiemy dobrze, że wszyscy nasi pozytywiści i inteligencja w tej drugiej połowie XIX wieku była bardzo zainteresowana. No właśnie, ci ludzie teraz też są zainteresowani. No, absolutnie tak, no. Więc kościół rosyjski, no po prostu był się w każdym sensie buduje się od nowa, więc przede wszystkim odbudowa świątyni. To są lata 90. Jeździło się wtedy po Rosji, czy po wschodniej Ukrainie. No to w każdym mieście, no to może była jedna czynna cerkiew. Straszyły ruiny. Teraz te ruiny praktycznie znikły. Wszystko odbudowano, wszędzie są parafie. Możemy sobie wyobrazić, jak to gigantyczne. I wtedy zaczęło się mówić, że no cóż, odbudowujemy mury, ale nie odbudowujemy cerkwi Chrystusowej w ludziach. Że za to trzeba się wziąć. I to jest... A co was to katolików interesuje? Do z jednej papieża. Strony seminaria działają w zasadzie trzeba wam do papieża akcja pięknym być od papieża o silbukle ale z drugiej strony ta forma jest tutaj z powrotem płyn życia praktykuje nie więcej niż 10%. To jest to, co jest ten sam poziom praktyki co w Związku Radzieckiego.
A jeżeli chodzi o ludzi, którzy uczestniczyli w cotygodniowej liturgii, to nie przekraczasz. Ale z drugiej strony mamy też władzę, która pokazuje taki wielce szczególny, że prawosławie to jest nasza religia. To jest świadomo, to jest ogólnozyskowiadomość. To jest zupełnie niszczona, natomiast nie wymaki swoją matkę. Matka Boska to, Matka Boska to, Częstochowska, Łacińska, Rzymska, aby nie Krymska. Matka Boska to, Matka Boska. Jest to niewykonalne, bo państwo musi jeszcze czasami siebie święcić, aby odtworzyć monarchię. A jak odbudować monarchię? Teraz może więcej poezji, więcej poezji. Ponieważ cerkwi pozwolono na bardzo dużo. Dzisiaj, proszę państwa, na temat grabarki, na temat prawosławia, ale to tam bardziej Białystok, a tu Warszawa jest moherowa, Warszawa jest katolicka. Ostatnie pielgrzymki po, proszę państwa, krakowskim Przedmieściu od świętej Anny do Wilanowa i z powrotem od Wilanowa do świętej Anny, czyli do kolumny Zygmunta. Poświadczają, że Warszawa jest katolicka, że Warszawa nie jest prawosławna, że w Warszawie nie ma świętych żadnych, ani mormonów, ani świadków Jehowy, ani ewangelików. No właśnie, że nie ma prawosławnych, przestaje być mitem.